parę klaps, to po tym całym je namiętnie. Na podjeździe nowy Bentley. Gwiazda tu przy tobie blednie. Siemano, elo, z tej strony Jaszczur, Złota Rączka. Dzisiaj ja was witam, bo kamerzyta jeszcze niestety śpi, bo to śpioch jest i on zawsze nam każe rano przyjechać, a i co, i potem i tak śpi. Dzisiaj się trochę nie ogoliłem, dlatego montażysta daj czerwony przycisk na moją twarz, bo ja zaraz muszę lecieć się ogolić, na razie trochę wstyd. I klikajcie ten guzik, tamo. Zaraz się ogolimy. W ogóle sorki za te warunki, bo chyba dredziarz tutaj, nie wiem czym on to zachlapał, lustro jest brudne. Jak się golimy, to wiadomo. Ile wlezie, nie? Robimy tak, statu, tatu. I nakładamy. Ile wlezie, jak najwięcej, tak o. I odkręcamy wodę, wycieramy rączki. I jadła. Tak o. Od góry do dołu. Dobra, chodźmy obudzić tego kamerzysty. Wstawaj ty, no trzeba nagrywać odcinki, no. Witam państwa bardzo serdecznie, ja właśnie przed chwilą udawałem, ja że spałem. Się jak się witałeś? No, już się witałem za ciebie, po co ty się witałeś? Weź trzymaj tą kamerę prosto. Tak. W dzisiejszym odcinku będziemy niszczyć boksy. Nie znisz złego boksa challenge. Do dwóch boksów wsadzę mało wartościowe rzeczy, do jednego boksa wsadzę bardzo wartościową rzecz. I challenge będzie polegać na tym, żebyście nie zniszczyli złego boksa. Chyba to rozumiemy. Czyli będę mógł sobie rozwalać, tak? Tak, będziesz mógł rozwalać boksy. No jeżeli zniszczysz. Ale to tylko tylko dwa boksy będziesz mógł rozwalić. Bo ale... każdy będzie mieć po trzy boksy i będziecie mogli rozwalić dwa boksy. Jeżeli nie rozwalicie tego dobrego boksa, to wygrywacie nagrodę. No ale ja się cieszę, że sobie porozwalam. Aha, tylko z tego, dobra. Nagrodę. W każdym razie musimy kupić boksy, dlatego Jaszczur zaraz pojedziesz ze mną do Leroy Merlin, żeby zrobić zakupki. Pandemia nadal tutaj nas nie opuszcza, dlatego... Zaczynamy odcinek. Goni mnie sumienie, ja uciekam drogi węzłem. Patrzą na mnie tłumy, każda chce złapać za rękę. To wyścig bez mety, nie wyrabiam się w tym tempie. Gonią mnie demony, każdy chce wiązać mi pętle. Na podjeździe nowy Bentley. Gwiazda tu przy tobie blednie. Drogi wielu innych nie chcę. Jesteś tylko moja baby. No. Ludzie będą się zastanawiać, czy chodzi o gwiazdę na niebie, czy chodzi o gwiazdę na masce. No tak. To jest przekminione, nie? No to ja ci to mówiłem przecież, że to jest przekminione. O to chodzi. Dobra, w każdym razie jedziemy do Leroy Merlin. Ja już wiem, co wsadzę dredziarzowi do boksa. Opaskę z Gucci za 800 zł. No on lubi nosić te opaski. Poczekaj, puścimy karetkę. O, jest. Fum, ale poszli. Chyba nie można wozić teraz zarażonych w karetkach. Jak to? Jak mają ich zabić do szpitala? Są jakieś inne chyba rzeczy. Czemu tak w ogóle krzywo tą kamerę trzymasz? Jak? No tak, jakoś to prosto, 90 stopni. Dobra, wyłącz to. Patrz Jaszczur, co tu się dzieje. Tu jest całutki parking. Cała kupa fur. Wiesz co zawsze siedziałeś w Polsce zaraz. Drugie Włochy. Zarażają się znowu wszyscy. No drugie, tu będą drugie Włochy. Jeżeli takie coś się dzieje po tym... Pełny parking. Cały nawet nie ma gdzie stanąć. Jest full. Ja szczerze boję się w tym momencie wejść. Dlatego mamy rękawiczki, maseczki, ale ja taki się cykam, nie? Patrz jaka kolejka. To jest kolejka do... Nie no, to są jaja? Ale naprawdę to jest kolejka? No, zobacz, a jeszcze dochodzą ludzie. Będziemy stać w takiej kolejce, żeby kupić boksy? To może jednak nie. No musimy kupić te boksy. Ale będziesz stał w tej kolejce? A gdzie indziej kupisz? A jak się zarazimy bez kitu? A gdzie indziej kupisz? No może sami zrobimy czy coś. No jak? No nie zrobimy sami. A może będziemy stali samochodem w kolejce, co? Nie, to są jaja, ta kolejka to jest... Dobra, no trudno. Jak sobie radzi Jaszczur, kiedy nie ma maski? Jednak zapomniałem maski. Wsadza moją koszulkę na głowę. No dobrze, na tylu jest, nie? No bogato. Musimy się wyróżniać, nie dość, że włosy, to jeszcze maski mamy zajebiste, co? No nie wiem, czy takie zajebiste, raczej to średnio wygląda. Dobra, chodź do kolejki. Tak mamy przesrane, że musimy stać w kolejce, masakra. Zacznij kasać. Co się dzieje jeszcze? Jestem alergikiem, mam katar i kaszel, bo pyłki teraz są. Dlatego wszyscy się patrzą na mnie jak na kosmitę. Wiesz co jest najlepsze? Co? Że wszyscy zostali kamerzystami. Każdy teraz zgapi ode mnie, a wiecie co jest w tym jeszcze lepsze? Że mogę nagrywać, bo RODO już nie obowiązuje. Nie obowiązuje tych ludzi, bo mają zasłoniętą twarz. A jeżeli nie mają zasłoniętej twarzy, no to popełniają przestępstwo w tym momencie. Także no, jeszcze większa beka. No, jest grubo, także pełna swoboda tutaj w nagrywaniu. Wszyscy zostali kamerzystami. Także wszystkich możemy teraz nagrywać, wiesz o tym Jaszczur? No tak, no bo mam zasłoniętą twarz, to nie? Co tam, nagrywasz nas? Co robicie? Dobrego? Objawiamy. Zjesz? Bo ty widziałam, że jadłeś zupę, ale to też zjesz? Musisz przytyć trochę. Ja? No. Nie no, co ty? Ale zjesz jeszcze, prawda? Mięsko. Nie. Tak, zjesz. To co, musicie poskładać. Ja wkładam nagrody, to wy składacie, co? Co można wygrać? Nie wiem jeszcze. Ale wiem, że dużo rzeczy dzisiaj zostanie zniszczonych. No też, no ja nie wiem co, czy zniszczycie drogie rzeczy, czy nie zniszczycie drogie rzeczy. A czym będziemy to niszczyć w ogóle? Młotem, o tu tam jest młotek taki wielki. Mamy ten młot? A, tym młotem.
taką trochę lata, ale myślę, że będzie git. Musimy mieć pewność, że się rozwali. A nawet jeżeli się nie rozwali, to nie dostaniecie nagrody, no. No właśnie. Bo ja wezmę nagrodę, jeżeli ocaleję. Jeżeli rozwalicie. A w ogóle Wiola ma źle dobraną tapetę. Dlaczego? No bo kolorystycznie się nie zgadza. Niebieską tak? Powinnaś mieć na mordę. Niebieską? Mówisz? No, taki awatar. Myślę, że ci się włosy już spukały bardzo. No. To już nawet nie są niebieskie, to już są takie... Zielonawe, nie? Takie nie, pudły. Dziwne. Pudła złożone mam rozumieć, tak? To jest wieża Eiffel. Co ty robisz? Ile my pracy w to włożyliście? Ale co, ja to zniszczyłem? No tego się nie spodziewałem. Ale przecież się zniszczyłem. Zresztą i tak te pudła będą zniszczone za chwilę. No i co, ale ładnie wyglądało. Dobra, złota rączka, bierz trzy kartony i pakujemy przedmioty i zaraz wybieramy pierwszą osobę, która będzie trzaskać. Zobaczmy ktoś, jaki jest dzisiaj sens filmu, bo ja dzisiaj tak nie w temacie, w ogóle nie wyjściowo, dzisiaj na odcinku jestem. Możesz wygrać nagrodę albo możesz przegrać. A jak przegram, to co, wyzwania pewnie jakieś? Nie. Nie? To po prostu nic nie dostanę. Tak. A, czyli mogę dzisiaj tylko zyskać na odcinku, tak? Tak. LeBron James, bitches! Łap. To włóż do któregoś kartona, a raczej kartonu. Tu, do drugiego kartonu. No i tak. Wrzucisz? Nie, nie, nie. 1000 złotych. Ja już wszystko mam wsadzić? 1000, tu jest 2000. Dobra, dajmy, bierze ci. Tu jest 2000, no i wylicz 1000 i włóż 1000. I weź te kartony, wymieszaj, tak żebym nawet ja nie wiedział, w którym jest. Nie, no ja mogę wiedzieć, dobra. Ale zamieszaj tymi kartonami. Nie widzą tego, to po co mam to mieszać? Mogą patrzeć z okna, nie? Dla pewności to wymieszaj. No to co? Wołaj pierwszą osobę i zaczynamy. Jak rozwali tą kasę, ale będzie szkoda, co? Ale kasa się nie rozwali młotkiem chyba. No kasa nie, ale reszta przedmiotów tak. Ja mam tam PlayStation, opaskę z Gucci, dużo takich fajnych rzeczy, nie? Aparat. Sprawdzę w międzyczasie, w którym co jest, bo sam jestem ciekawy. Tu jest kasa, dobra, to tu jest, na środku jest kasa. Wydaje mi się, że zawołał pierwszego szofera, także oby trafił dobrze. Bo jak nie trafi dobrze, a w sumie oby nie trafił dobrze. W sumie tak to powinien powiedzieć, bo jeżeli nie trafi dobrze, no to ja wygrywam kaskę. Znaczy, nie oddaję po prostu tej kaski. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Podchodzisz i walisz dwa kartony. Dobra. Let's go, lecisz. Ale... Nie patrzę, nie patrzę. Nie patrzę. No wal, wal. Tu chyba nic nie ma, co? No już chyba widzisz, że jest. Siano dla mnie? No byłoby. No musisz jeszcze drugi karton rozwalić. To ten nie jest dla ciebie, rozwaliłeś go. No nie. I to pierwszy, który rozwaliłeś. Wal w drugi. Kurde. Chipsy. Rozwaliłeś? Ale jesteś lamusem. Dobra, kaska dla mnie w takim razie. Sok, nie rozwaliłeś tej kasy? Wygrałem, serio! Stówka dla mnie, tak? Co, sok wygrałem? To wszystko, tak? Chyba cię coś pogięło. No dobra, masz. No. Ja. No dobra, ale dlaczego wy tu w ogóle przyszliście? Wy mnie macie patrzeć. No dobra, zaraz będziesz rozwalać. Dobra, wiesz co? Moim zdaniem oni to jednak powinni podpalać, bo to był słaby efekt. A może petardy? Mamy jakieś petardy, nie? Mamy petardy. Mamy petardy? No to wysadźmy to po prostu. A jak pieniądze tam będą, to się zniszczą, spalą się, czy nie? No to trudno, no taki challenge. Aha, no to spoko, nie? Ogólnie. Teraz jest nagroda gruba, więc będzie niszczony tylko jeden. Z kartonem nie wchodzi, to wsadzę tylko samo, wejdziesz, nie? Tak? Nie wejdzie z kartonem? No jak wejdziesz z kartonem, no ten karton jest niższy od tego kartonu. No nie wejdzie, muszę samo. No dobra, w każdym razie tutaj niszczymy tylko i wyłącznie jeden karton, bo nagroda jest warta 2000 zł, także tylko jeden karton zostanie zniszczony. Tylko i wyłącznie jeden. Dobra, weź jeszcze coś zapakuj, byle co, do drugiego kartonu jakieś jabłko, tłuszcz, coś innego i... Opa, strzałkę od Nerfa. Strzałkę od Nerfa? No, każdy gubi, to będzie miał dodatkowo, no co? Co jeszcze? Picie? Widelec? Nie, picie wrzuć. Picie? Sok, albo kole. W ogóle ona fajnie wybuchnie, jak to się rozwali. No, i teraz... Czekaj, bo ja już się pogubiłem, w którym jest PlayStation. Jak rozwalam te PlayStation. Tylko ciekawe, kto teraz, nie? Szkoda, bo właśnie kupiliśmy PlayStation, żeby grać, bo nie było co robić i co? Lepiej, żeby nikt nie rozwalił, co? Dobra, gdzie jest PlayStation? Po lewej stronie. Nikt mu nie podpowiada, gdzie jest PlayStation, tak? W każdym razie, no, nagroda jest trochę grubsza, no, ale... No wiesz, 1000 złotych w gotówce, a PlayStation... Tam. Ale PlayStation ile kosztowało? 1800, 1700? Też niedrogo. Sobie kupujesz. Teraz też promka może jakiego być jakaś. Tyśaka? 900 zł? 800? Nowe? 1700 chyba za nie dawałem. Dobra, wołaj go. Dzwoń po niego Wiolka, niech przyjdzie. Jesteś gotowy? Nie powiemy ci, co jest do wygrania, ale jest to warte 2000 zł prawie. 2000 zł. Dwa koła, serio. No dobra, no to może troszeczkę przesadzam, ale prawie 2000. I masz ładniejsze kartony niż ja. Ja miałem jakieś szare, brzydkie. Ej, bo rozwalił. Dobra, rozwalaj kartony, lecisz. Który chcesz rozwalić? Dawaj tego.
Którego? Który? Środkowy chyba. Dawaj, byle jaki. Byle jaki, wal. O nie! Rozwalił PlayStation! Ale ty masz pecha, on się wkurzył! No i stołe PlayStation! Co ty robisz w ogóle? Co ty robisz, nie co on robi? Znaczy i tak już jak trzasnął raz, to już by i tak nie działało. Nowe PlayStation! Jak to jest rozwalić nowe PlayStation? Jak to jest rozwalić nowe PlayStation? Bo mieliśmy na nim grać dzisiaj. Wiesz to, jak to wygląda w ogóle? Pokaż, pokaż co tam było. Nie no, nowy PlayStation rozwalić. Szkoda. O, no dobra, to i tak jest bez różnicy, możesz zobaczyć co miałeś. Masz nagrodę Coca-Colę, możesz sobie wypić. Bo i tak jest bez sensu, rozwaliłeś główną nagrodę. Ale jak się z tym czujesz? Jak się z tym czujesz? Tak serio, no rozwaliłeś sprzęt za 2000 zł prawie. No ty kazałeś to zrobić w sumie, no. Ja nie wiedziałem co tutaj będzie. To ale ty z tej złości sobie... tak nawalałeś później? Tak, no jak zobaczyłem to mówię, aha. No słuchaj, nie możemy jeszcze raz tego powtórzyć. No postawimy jeszcze raz, ja jeszcze raz spróbuję, bo to tak, no szkoda. No ale jak, no ja będę wydawać pieniądze kolejne? No ale na film? Słuchaj, no to mogłeś podstawić, nie wiem, kilkaset złotych, a nie 2000, no przecież szkoda tego PlayStation. No już to rozwaliłeś. No ale no to nie jest moja wina, że je rozwaliłeś. Jest go, no. Ale to dlaczego walnąłeś w PlayStation? Przecież mogłeś mieć dwa inne kartony. No nie wiedziałem, no to mogłem trafić równie dobrze w kole, no ale mój PlayStation. Dobra, kole dostałeś, nie tutaj, nie tak. Ile kosztuje PlayStation, no? No takie PlayStation. 1700 zł. Chyba głowa. Jakie używane? Jak to nowe PlayStation było? Przecież to jest nowe, co kupiłem. Słuchajcie! No ale nie, dwa koła pogięło. 1700 zł za nie dawałem. No takiej opcji. No to... Z jakimi grami? Chyba z trzema grami. No tak. Tak, no to... Przecież można rozwiązać tą sytuację. Musisz kupić tam nie było PlayStation. Gier. Oj, będziemy sobie grać. No ale tak to by i tak było dla niego. Ja już nie gram w PlayStation. To i tak było nowe. Dopiero co kupił nowe, to każdy mógł kupić jeszcze kolejne i znowu rozwali. Do Xboxa teraz! Tym razem do kartonu gry możesz dołożyć. Szkoda ci go, czy nie? Czemu? No niestety tak to jest, że niektóre przedmioty da się ocalić, tak jak na przykład kasę, no ale jak już uderzył w te PlayStation, no to no nie było co zbierać. No i jeden strzał i play jest rozwalony, także no cóż, no wołamy kolejnych uczestników, ja idę wybrać kolejne nagrody. Ej, a ty będziesz coś niszczył? My mamy coś, ja? Przygotować? A macie coś, żeby mi coś postawić? Coś z twojej chaty weźmiemy. Aha, no tu. To już wystarczająco dużo pieniędzy na was tracę. Także no cóż, no szkoda tego playa, myślałem, że nie uderzy w tego playa, a jednak. Dobrze, że chociaż te 1000 złotych udało mi się odzyskać, bo nie zniszczył tych 1000 złotych. Zgadnijcie, co mam dla Drzedzia z tego. To jest ta paska, tak? No, zobaczcie, jak ona wygląda. Gucci, otwieraj. To jest tą, co on bardzo chciał. Tak, to jest ta, którą bardzo chciał. Nowka sztuka, nie? Fajna, no. Ile kosztowała? Koło 1000 złotych. No a co, na ten PlayStation mógł wygrać? No to bez przesady, to nie jest aż tak drogie. To jest tylko 1000 złotych. No i widzisz, mieliśmy grać sobie dzisiaj. No co ty tak przeżywasz? Teraz cały dzień będziesz przeżywać, że rozwaliłeś te playa, tego playa? Ja się już nastawiłem, że będziemy dzisiaj grali. Ale przeżywa, nie? Ale my też ciężko. A ty będziesz mieć najgrubszą nagrodę do wygrania. Samochód? Nie, no co ty, bez przesady. Może tą wygiętą. Mamy dla Drydziarza. Dla Drydziarza papier, picie i opaskę, zaraz porozkładam w kartoniki i zaczynamy. Ale oby nie trafił. Trzymam za to kciuki. Ty też trzymasz kciuki, żeby nie trafił? No mi to bez różnicy. Czemu? No bo to nie dla mnie, to co mi to zrobi. No ale to jest Drydziarz. No co mnie to powiedzi? Dobra Drydziarz, chodź! Szczerze, jeżeli trafi tą opaskę, to normalnie będę wkurzony cały dzień. Bo ja wiem co on będzie robić, nie? Ja już wiem. Wielkie wejście króla, na salony! Do śmietnika! Król śmietnik! Zapraszam! No, zapraszam pana! Jak kurde przez kontener skakałem? Teraz dawaj, lecisz! A gdzie widownia? Bez widowni tam, to idzie ja nie... jedna. Idzie widownia! To nie widownia, to może sobie wracać. Szybko, nie? To nie widownia. No lecisz Drydziarz! Bez widowni! Wiecie co, ja idę prostą zasadą. Z prawej strony do lewej. Zobaczymy czy mi się uda. Może coś wygram. Wow! Kurde! Co jest? Sok! Widziałeś jak wybuch ten sok? Mówiłem, że będzie fajnie jak wybuchnie. No nie! Specjalnie to zrobiliście! Nikt nie zrobił nic specjalnie, dobra Drydziarz, dawaj! Kolejny karton! Kurde, idzie o to! Ale będę ananasem śmierdział dzisiaj przez cały dzień! Dobra, dawaj Drydziarz! Ja się odsunę. Co to? Ue, to papier toaletowy, nie ma co robić. Co? Ej, chyba coś wygrałem grubego. Się otworzę. Co? Oh yeah! Podziwiaj ten flex dziwny!
Matko, widzisz to? Widzisz to? Zobacz, co mam! I teraz tam nic nie ma! Ciekawe, co tam jest. Specjalnie dla mnie wiedziałem, że dzisiaj los mnie tak obdaruje. Czemu on wygrał takie fajne coś? Powtórz, ja też to biedaki, robale głupie, patrzcie na to! Nawet nie umie pudełka odpuszczać. Poczekaj! Z meteczką! Z meteczką! Nowa OPS-eczka! To jest brudne, już nie potrzebuję tego! Gdzie jest opakowanie? A, trzymam w ręce. Widzicie to? To jest flex. To się widzicie? No dobra, nie podniecaj się tak, no nie podniecaj się, no. Ale głupi zawsze ma szczęście, głupi zawsze ma szczęście. Widzisz, schowałem, tu jest Supreme. A ja zakładam na siebie nowiutką opaseczkę Gucci. Dobra, nie podniecaj, nie podniecaj się tak. To jest flex. Nie podniecaj się tak, idź stąd już. Idź stąd. Widziałeś to? Widziałeś to? Idź stąd. Podoba ci się? Idź stąd. Nie. No to się nie zna i nie wie, co jest dobre, nie wie, co to flex i nie wie, co to kurde szkę, ale dobra. Ja się nie odzywam. Nie podoba mi, dziękuję, tak? Już nie podoba mi się to po prostu na tobie. Wygrałem, wychodzę. I poszedłem do góry, żeby jaszczur nie widział, co będę wkładać, a będzie tutaj to torba Gucci. Ona jest używana, bo ją miałem na teledysku, ale była używana tylko raz, powiedział, że bardzo mu się podoba. Cena rynkowa wynosi około 3000 zł, wydaje mi się, że to będzie dobra nagroda. Niestety z pudłem jej nie włożymy, bo po prostu się nie zmieści. Włożymy bez pudełka. Aktualna cena rynkowa, no tak jak mówię, 1800-1900 zł, wydaje mi się, że spokojnie mógłbym ją za tyle sprzedać. Także nagroda jest chyba nawet lepsza od PlayStation. Dobra, no to co? Tutaj mamy brzoskwinki. Za jeszcze nie! Spokojnie. No i torba. Dobra, dawaj jaszczur! Mało wartościowa, jakbym powiedział. Wiecie, to tylko 2500 Gucci, jesteś. Co tam? Ale wyobraź sobie, narzędzia chował sobie do torby Gucci, no i na robotę do auta. Dobra, już cicho, żeby nie wiedział, co ten. Co jest w środku. Co? Dawaj, dawaj. Co byś chciał ogólnie wygrać? Co byś chciał, żeby tam było? O czym marzysz? Ja tam się nie zmieści, co ja marzę. Mogę się ponaparzać, tak? No. W sensie, nie, no wal młotkiem na razie. O, puszka! O stary! Ale wystrzeliło ci. Jeszcze jedna i może jesteś zwycięzcą. Dobra, brzeski nie zrobię i tak. Rozwaliłeś? Dobra, to się. Ale kurde, chciałem mieć taką na narzędzia, żeby sobie narzędzia. Mówiłem to! No cóż, ty na szczęście jej nie rozwaliłeś. A, wygrałem sok. Nie skończyła jak z PlayStation. Jaki to jest sok? Pokaż. Ja sobie ją wypiorę jeszcze. Nie, to nie jest twoje dredziarz, to jest moje. Oddawaj to, oddawaj to, oddawaj to. Biedaki, robale głupie, zobacz, wygrałem, założyłem oddawaj. Na siebie. Widzisz, jak to wygląda? No szkoda mi ciebie trochę, nie? Zostaw to, bo zniszczy. Narzędzie przy sobie zawsze. No ja wiem, że ci się podobała. No weź to od niego, no to jest oddaj twoje. To. Oddaj to, weź coś, bo ja nie będę za nim biegać. Co, na narzędzia chciałeś sobie chować? Gdzie z tymi łapami? Co za małpa głupia. Nic nie można wziąć, bo wszystko rozwali. Dobra, masz. No ej, ale ta torba jest trochę warta, no to, że nie rozwalił, to jej nie rozwalił. Mógł ją rozwalić, żeby nie rozwalił. Ale to Gucci zrobił. Nie możesz. Dobra, ja sobie ją wypiorę i będzie git. Dobra, nie. No szkoda, no, albo i nie dopierę, nie wiem, rozwalona jest trochę. Dopierzemy, coś przestań. Następna rzecz, no to będzie aparacik. Aparacik jest w sumie warty około 2000 z tym obiektywem. To jest Lumix G7. No jest troszeczkę warty. Ogólnie nówka sztuka chyba 2700 albo 2800 kosztuje. Mam nadzieję, że go nie zniszczy, bo damy to asystentce. Fotografia Oliwii. Mam nadzieję, że no nie rozwali tego, bo szkoda paraciku. Długo go używałem tak naprawdę. Dużo odcinków starych było nim kręconych, także no kawałek historii zostanie rozwalony, jeżeli go trzaśnie. A więc tak, znowu ta sama kolejność, czyli co to jest w ogóle wielka? To jest coś z pomidorów. Mogę zmienić kolejność? Pomidorów. Możesz zmienić kolejność, jak chcesz, Fredo. Okej, dobra, teraz jest tak bardziej, wiecie, inkognito, nie? Dobra, czyli co, aparat jest w środku, tak? Tak. Ale przecież ten aparat, jak on go zniszczy, to szkoda tego aparatu. No, większość odcinków starych było nim nagrywana. No, tego będzie najbardziej kiedyś? Szkoda. No kiedyś, dawno temu. Nie, no trzeba się pożegnać z historią tak naprawdę, no. Ale... Z przeszłością, no żeby nie męczyła nas. Dobra, w każdym razie, no... A co, ciebie męczy? Mnie nie męczy akurat. Ciebie męczy? Przyszłość? Ale co ciebie może męczyć? No mnie nic nie męczy. No właśnie, ciebie nic nie męczy, bo ty jesteś za głupi, żeby cię cokolwiek męczyło. W każdym razie, no cóż, wołamy ją. Olivia! Może fajne fanty? No jest super fant, tak naprawdę jeden jest super fant z kawałkiem historii, tak żebyś mogła go zatrzymać. Nie sugeruj się, że inny fan jest, nie? Wiadomo. No dobra, kurde, jakie to ciężkie. Oooo, fuck!
tak! O nie! O nie! Ej, mam po bluzie, nie? Zdejmuj ją, szybko! Zdejmuj ją! No zdejmuj ją, no co się patrzysz? Weź Wiolka, idź mi wyprać bluzę, no Jezu, to była moja ulubiona bluza! No to zdejmuj ją! Ale wszystkie są jego ulubionymi, więc... Ej, która to już? Jesteś gotowa? Jestem, ale muszę wytrzeć młoteczek. Szkoda mojej bluzy. Ja mam nadzieję, że ona to zdąży sprać. Jak nie twoja? To jest moja wina. Straciłeś item, ja zyskałem, ty straciłeś, jak zawsze. Ja miałam tylko strzelić. No dobra, wal. Dobrze zdecyduj, bo przemyśl to. Przemyśl to. Zdecydowałaś? Ajajajajajajaj. Mogę jeszcze raz? No możesz, no jak już... O nie, o nie. No wal, no do końca, no. Ale tutaj jest kawałek chyba. No nie! No walnij, no! Już do końca, no! O nie! Nie. Zresztą na aparatu! Fuck! To te twoje wspomnienia? No w jednej dzień stracisz taki aparat i PlayStation! To wszystko przez niego, bo on podmienił. Szybka podmianka, szkę, szybkie podmianki. Gdyby nie to, że on podmienił, to by nic nie było. No i to jest twoja wina, jak zwykle. Ale bez kitu, bo to ja położyłem tutaj i Dredziarz to w ostatnim momencie podmienił. Ale ty jesteś wredną. Ale to wszystko przez Dredziarza. Liczysz straty. Straty. Jak myślisz, ocalimy to jakoś jeszcze? Ale tylko umiesz tylko niszczyć, twoje życie całe jest zniszczone. Straty. Ty dajesz mi tu kwiaty. Ale jakby nie podmienił bez kitu, bo ja to pamiętam, on podmienił to. No dokładnie. Przecież on mówi, o mogę podmienić, a ty się zgodziłeś. No ale no, nie przemyślałem tego. No i dobra, i co, płaczecie teraz, biedaki? No tak, no bo to jest aparat, no ciebie nawet na taki aparat nie stać. Mnie stać, mnie stać właśnie. Chyba, że od niego dostaniesz. Mnie stać, ciebie nie. I ty płaczesz, ja nie płaczę. A ty jak wiesz, tak nawet z metką chodzi. No bo zapomniałem jeszcze, kurde, właśnie uciąć, nie? Masz złota rączka. Nie mam, nie wygrałem. Masz nożyczki, wygrałeś. Co to? Bez to by miał przy sobie. Dobra, weź stąd, idź, dlaczego tutaj dobra, idź stąd, wieśniaku, nie? Nawet, kurde, nie masz nożyczek przy sobie. Dlaczego ty znowu tutaj jesteś? Dobra. Ale gówno mnie to obchodzi, idź stąd. Idź stąd, rozwaliłeś kawałek historii, nie? Co, zadowolony z siebie jesteś? No jestem. Jestem, on chyba też jest zadowolony. W ogóle wszyscy jesteście przegrani, ja znowu wygrywam. Nudne już jest to wygrywanie. Cały czas wygrywam, cały czas kurde mam najlepiej. Znudziło mi się już to najlepiej. Nam jest żal ciebie trochę. No mi szkoda tego PlayStation i aparatu, nie? No mi PlayStation. Bo torpedę udało się odzyskać, ale aparat i PlayStation poszło. Życie przegrałeś, to chociaż w odcinkach sobie powygrywasz. No kurde, ja nie wiem, zawsze wygrywam. No bez kidu, ty przegrałeś całe życie. Cały czas wygrywam, kurde, może wy byście w końcu coś wygrali, bo ja nie rozumiem tego trochę. Ale ja nie muszę nic wygrywać, bo ja i tak wam daję do wygrania. Ja też już wygrałem. Szkę. Ale nie wiem, o co mu chodzi nawet, nie? On chodzi o to? Dwa rozbite telefony wygrał. Dwa fony do ruchów. Jeden do ruchów, drugi do Insta. iPadzik. No to iPadzik. Teraz leci iPadzik, ostatnia rzecz dla Wiolki. Chyba sprzedam tą opaskę. Nie no, żartuję o tym. To co, iPad jest po lewej stronie, czy... i dwie konserwy, tak? No to jakieś ananasiki i urodzenie. Ja to bym jeszcze raz spróbował coś rozwalić. Daliście jej mleko, żeby ją chlapało i była cała biała? A będzie druga rundka jeszcze? Nie będzie drugiej rundki. Wiesz, na ten odcinek wydałem. No ile? Ile? 3 dychy. Nie. Lepiej, bo słabo się zrobi. Nie, to przecież... Tak szczerze, to niektóre rzeczy miałem po prostu, tak jak aparat i torbę, ale PlayStation kupiłem, no to za samego playa. Ale ona miała być do domu, a nie do odcinka. No właśnie, trzeba kupić nowe. Jak trochę wydałem. To zbijemy się na nowe. Wiolkę, let's go! Uważaj, nie zmieniałaś, nie? Położenia. Słucham? Nie zmieniałaś położenia. A nie, wiem. Jak walnie w to mleko, to będzie jak w Mysłowianie, jak wiesz. No ale to co, i tak rozwaliłaś kamerę, i tak rozwaliłaś główną nagrodę. Ale nie wiesz, czy bym rozwaliła iPada. No nie wiem. To kupisz mi. No właśnie, mogliśmy tego psa do kartonu wsadzić i to by było dobre, byśmy pieska do kartonu wsadzili. Dobra Wiolka, jest... Wiecie jak Wiolka wygląda? Jak z takich... jak... Jinx! Wiem! Jinx! Bez kitu! Jinx! Lola! Skórka do Lola, człowieku! Skórka do Lola! Jinx! Jolix! Zróbcie przeróbkę! Lolix! Jinx! Bez kitu. Komora losująca została zwolniona. Dobra, komora losująca zostanie zwolniona za 3, 2, 1, go! Viola! To się nie rozwaliło. Dawaj, wal jeszcze. Ale Viola się długo nie zastanawia. Lecisz. Tam było to, co myślę? Nie. Był, a, o, rozwaliła się. No to masz czwarta. Co, zmarnowała siedzenie, Viola. Jezu, zobacz, co wygrała. Zobacz, co wygrałaś. Boję się, ty mi pewnie coś specjalnie tak mówisz. Nie, fajna rzecz. Ona nie dostanie. Fajna.
miała pierdziele. Ona też nie zasługuje. Jest, ja utwierdzam w przekonaniu, że głupi ma po prostu szczęście. Ojeju! Dziękuję! Mam iPadzika, no i będę mogła sobie w końcu oglądać. Ja go powinnam mieć. Ty bardziej zasłużyłaś. No i raczej, że ja zasłużyłam. W ogóle nie ma porównania tutaj w ogóle żadnego. Mogłaś aż tak bardzo nie walić w ten aparat, to byś miała aparat. W aparacie, już mam dużo w domu. No mogą być pornusy jakieś pewnie. Tak, cały zawirusowany po tygodniu będzie, kurde, iPod w samych wirusach. Ty jesteś cały wirus, zawirusowany. No, będzie wchodzić na ona powinna wygrać, nie ona. Widzisz, ja tak mówię. Ja czekam na iPada. Sumujmy straty, aparacik, tutaj ten. W sumie nie chce mi się tego nagrywać, ale to wygląda tragicznie. A to nie ma strat, tutaj nie ma strat. Wiolcia uważała. Ale to kto tak naprawdę wygrał? Tylko ty i Hubert, tak? Ale tutaj masz no całą puszkę, niestety on wygrał. Także ja nie rozumiem, wziąć. Dlaczego tak. Biedniejsi wygrali i tak są biedniejsi od nas, więc. No chyba na odwrót. Dlaczego nie brałaś udziału w naszym konkursie? Była do wygrania torebka Gucci dla ciebie. No dobra, pożegnaj się z widzami. I powiedz, żeby zasubskrybowali. Dziękuję. My, tak? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. My kończymy, ja też jestem już zniszczony. Zniszczony, tak jak moja bluza. Bo ta już bluza się pierze. Pierze się. Czyli może uratujemy moją bluzę. Chociaż tyle. No cóż, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia Państwu.